Siema, witam Was w kolejnym odcinku Szpejozy. Dzisiaj pogadamy sobie o dwóch flanelowych koszulach firmy Helicon Tex, czyli koszuli Defender MK2 Pilgrim i koszuli MBDU w wersji flanelowej. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Jeszcze raz siema, na początek pogadamy sobie trochę o założeniach całego testu. Test prowadzony był na kilku polach. Po pierwsze, była to oddychalność koszuli, którą sprawdzałem w taki sposób, że pokonywałem w niej 5 km biegiem średniego tempa. Drugi test polegał na zakresie ruchów, robiłem w każdej koszuli po 10 podciągnięć na drążku nachwytem szerokim i 15 dipsów. Oprócz tego trochę się w niej poruszałem, porobiłem pajacyków i tak dalej na rozgrzewkę, żeby uzyskać jakiś tam pełniejszy tego obraz. Oprócz tego w każdej koszuli starałem się parę dni pochodzić w takim normalnym trybie dnia, czyli pojechałem do sklepu, czyli pojechać w nich do sklepu, porobić zakupy, pojechać do znajomych, do pracy i tak dalej. Oprócz tego każdą z koszul pięciokrotnie wyprałem w pralce, żeby zobaczyć, czy materiał się nie mechaci i nie psuje się zbyt szybko, nie zużywa. No i z moich testów wyciągnąłem następujące wnioski. Zaczniemy sobie chronologicznie od tego, jak testowałem te koszule. Więc mam teraz na sobie pierwszą z koszul, jest to koszula MBDU Flannel Shirt. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to taki bardzo militarny krój. Zresztą jest to koszula, która jest odpowiednikiem tak naprawdę koszuli przeznaczonej do jakichś tam celów taktycznych czy bojowych z linii patrol Helicona, więc jest ona przekopywana praktycznie 1 do 1 z tej zwykłej mundurowej koszuli czy tam bluzy MBDU. Bluza jest uszyta bardzo fajnie, bardzo mi się podobają te rozwiązania tutaj, jeżeli chodzi o sam krój koszuli, i pokładałem w niej, szczerze mówiąc, duże nadzieje, dużo większe niż w tej koszuli Pilgrim. Fajna sprawa z tymi kieszeniami na rękawach, z rzepami. Bardzo podoba mi się idea tego, że ta koszula naprawdę ma, tak jak powiedziałem, ma bardzo taki mundurowy krój. Natomiast ten wzór, z którego jest wykonana koszula i sam materiał, sprawia wrażenie takiego bardzo wyluzowanego, drwalskiego kroju koszuli flanelowej. I wydawało mi się to bardzo fajną alternatywą i super kompromisem pomiędzy samą taktycznością kroju, a sposobem wykonania i sposobem zakamuflowania tego kroju, gdzieś próby wejścia w tego takiego greymana. Koszula zapinana jest na rzepy, też rzecz, która mi się bardzo spodobała przy aspiracji do takiej koszuli w miarę codziennej. Koszula zapinana jest na grube guziki, które całkiem łatwo się odpina. Dwa górne guziki nie są kamuflowane, także będą one nam wystawać. Kolejny taki ważny feature w tej koszuli, który też bardzo mi się podobał i na niego liczyłem, to boki wykonane z takiej rozciągliwej tkaniny i dosyć obszerny wywietrznik pod pachami z siatki. Według mnie ten bok mógłby mieć większą domieszkę elastanu czy tam lajkry, nie pamiętam jaki to był materiał użyty do produkcji tej koszuli, więc to wszystko jak najbardziej na plus. Bardzo mi się, tak jak wcześniej wspomniałem, spodobało to, bo poszerza to troszeczkę zakres ruchu. Może zacznę od tych kwestii bardziej pozytywnych. Sam materiał jest bardzo miły w dotyku. Faktycznie przypomina taką typową flanelę. Jest miękki, ma takie bardziej widoczne włosie. Trochę zaczął się mechacić tutaj na mankietach po trzecim czy czwartym praniu i po codziennym użytkowaniu. Natomiast jak to flanela, nie stanowi to jakiejś dużej wady. Tak jak powiedziałem, materiał jest mięciutki, wydaje się ciepły. Faktycznie ciepły jest. Koszula przy tych ćwiczeniach, które wykonywałem na parku, zachowuje się bardzo dobrze, ma duży zakres ruchu, pomimo tego, że tak naprawdę krój tej koszuli jest dosyć przylegający do ciała, co według mnie jest plusem, bo szczególnie w odzieży taktycznej nie lubię, kiedy ta odzież na mnie za bardzo pracuje. Raczej wolę takie koszule slim. W sumie i w codziennym życiu, i w odzieży taktycznej. Więc jeżeli chodzi o funkcjonalność koszuli i o sam zakres ruchu, sposób jej pracy na ciele, wszystko jest w porządku, nie mam tutaj do tego żadnych zastrzeżeń. Koszula pozostawia nam na tyle dużo luzu w okolicach klatki piersiowej, w okolicach
mięśni pleców, że możemy bez problemu wykonać nawet jakieś tam bardziej zaawansowane ruchy w niej, a jest na tyle przylegająca do ciała w okolicach brzucha, że nie pozostawia takiego niepotrzebnego plączącego luzu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dobre cechy tego materiału użytego do koszuli, ponieważ koszula wykonana jest w 100% z poliestru i chyba pierwszy raz spotykam się z koszulą flanelową, która jest wykonana z poliestru, ponieważ trochę gubi to według mnie cały zamysł flaneli. Bo flanela powinna być taką ciepłą koszulą z jakąś tam pewną przewiewnością, natomiast ten poliester tą przewiewność w tej koszuli zabija. Sam poliester nie jest złym materiałem i jest używany często do produkcji odzieży termoaktywnej. Zresztą cały mój test, zarówno biegowy, jak i test zakresu ruchu koszuli, był wykonywany jeszcze z dodatkową warstwą odzieży termoaktywnej ze względu na temperaturę. Był to long sleeve właśnie wykonany z poliestru. Co to jest? I faktycznie poliester na równi z bawełną to są dwie najbardziej popularne tkaniny termoaktywne, z których wykonuje się odzież. Z tym, że cała termoaktywność poliestru wynika z tego i tych wszystkich termoaktywnych koszulek wykonanych z poliestru wynika z tego, że ten poliester ma dużą domieszkę materiału elastycznego, który dociska nam go do ciała i przylega tak naprawdę ciasno, tak jak bokserki czy skarpetki. I dzięki temu ta kropla potu może być przez ten poliester wychwycona i przekazana do dalszych części odzieży. Coś mi telefon gubi kolory, może tak będzie lepiej bez lampy. I wtedy ten poliester zdaje egzamin. Natomiast jeżeli wykonamy z poliestru koszulę, tym bardziej flanelową, która tak naprawdę pomimo tego, że ma dosyć przylegający krój, od tego ciała będzie nam odstawać, to uzyskamy nie koszulę, ale tak naprawdę worek z fajnym krojem i wykonany z ładnego materiału. Tak naprawdę jedyny element w tej koszuli, który gdzieś tam spełnił swoją termoaktywną rolę, to były te kliny, te wszywki z elastycznego materiału na bokach. One faktycznie gdzieś tam tą wilgoć wyprowadziły. Natomiast po 5-kilometrowym biegu byłem calutki spocony, byłem cały zlany potem, szczególnie na plecach. Pomimo dosłownie kilku stopni Celsjusza na zewnątrz. Więc jeżeli chodzi o samą koszulę, samo jej wykonanie, krój, kolor, który mi się naprawdę bardzo podoba, w ogóle ten cały wzór jest super, koszula jest według mnie śliczna, to jeżeli chodzi o materiał, no to materiał jest tragiczny. Dobra, teraz koszula numer 2. Tak prezentuje się koszula Defender MK2 Pilgrim od Helicona. Koszula w zdecydowanie bardziej casualowym kroju. Koszula w kroju troszeczkę bardziej luźnym. Natomiast koszula, która też strasznie mi się podoba, te wzorki od Helicona są naprawdę genialne i dobranie kolorów też jest bardzo fajne. Druga wersja kolorystyczna jest bardziej niebieska, chyba z tego co pamiętam, bardziej uderza w tony niebieskie. Jeżeli chodzi o funkcjonalność koszuli i o sposób uszycia czy też naszycia kieszeni, nie mam żadnych zastrzeżeń, kieszenie też są bardzo fajnie pomyślane. Mamy tutaj boczny suwak, gdzie uzyskujemy taką bardzo obszerną kieszeń, która na dodatek jest w środku podszyta siatką. I co ciekawe, ten suwak bardzo fajnie chowa się w taki wystający kawałek materiału. Z drugiej strony mam dokładnie to samo. Kieszenie zapinane są na rzep. Idealne, żeby włożyć sobie tam na przykład telefon komórkowy. Do tego mamy takie oczko na okulary. Guziki w tej koszuli nie są zakamuflowane, także wygląd całej tej koszuli jest jeszcze bardziej casualowy. Na pewno jest to koszula bardziej na co dzień. Jak widzicie, mankiety też nie są na rzepy, mankiety są tradycyjnie na guziki poprowadzone na jeszcze dodatkowy guzik. Jeżeli go rozepniemy, możemy sobie tą koszulę swobodnie podwinąć. Materiał tutaj nie jest już taki miły i taki miękki jak przy koszuli MBDU. To w łosie materiał jest zdecydowanie krótsze. Materiał jest dużo gładszy. Jeżeli chodzi o flanelę, no to bardziej preferuję, szczerze powiedziawszy, ten typ materiału, czy też włosia koszuli, który był użyty w MBDU. Daje on taki fajny efekt miękkiej, ciepłej koszuli na zimniejsze dni.
Natomiast wierzę, że niektórym ludziom może bardziej podejść ten materiał. Materiał zdecydowanie cieńszy i materiał też uszyty z innych produktów, ponieważ tutaj 50% to nylon, z tego co pamiętam 30 ileś procent to poliester i reszta to jakiś elastyczny materiał, bo faktycznie koszula pracuje bardziej niż ta koszula MBDU. I jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie, to wydaje mi się, że ta koszula jest koszulą uszytą z lepszego materiału. Ten materiał aż tak bardzo nie zatrzymuje nam wilgoci. Jasne, że nie jest to przewiewność naturalnej tkaniny. Ta koszula też nie aspiruje do jakiejś tam bardziej casualowej koszuli bojowej, tak jak MBDU. I wydaje mi się, że też przeznaczenie tej koszuli miało być nieco inne. Jest to koszula codzienna o zwiększonej funkcjonalności. Używałem jej na co dzień, chodziłem w niej cały dzień, nie spociłem się w niej. Koszula była całkiem przyjemna do noszenia. Akurat przy biegu na 5 km też się w niej zapociłem, no ale nie ma się tutaj czego innego spodziewać, jeżeli biega się w koszuli, bo kto normalny biega w koszuli? Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że ten materiał udał im się trochę lepiej. Chociaż umówmy się, też nie jest to żaden materiał chociażby zbliżony do materiałów, które używają topowe marki producentów odzieży taktycznej. Dalej jest to po prostu budżetowa koszula od marki, która aspiruje do bycia niebudżetową. Nie ma ich tak naprawdę co za to winić, natomiast jak to u Helikona zazwyczaj bywa, krój bardzo dobry, krój bardzo fajny, materiał bardzo ładny, uszycie solidne, ale sam materiał jest do dupy. Tyle. Parę moich przemyśleń na temat tych koszul. Aha, w ogóle jeszcze wspominając o tej koszuli MBDU, nawet przy kręceniu tego materiału, jak ją ściągnąłem, to miałem całe zapocone przedramiona, także w tym MBDU materiał jest kompletnie do dupy. Tyle. Kilka moich przemyśleń na temat tych koszul. Materiał w dotyku w obu koszulach jest dosyć przyjemny. Koszule są bardzo funkcjonalne, bardzo fajnie uszyte, z naprawdę fajnymi, przemyślanymi rozwiązaniami. Szczególnie jeżeli chodzi o koszulę MBDU. W ogóle ta idea tej bojowej koszuli w takim flanelowym materiale bardzo mi się spodobała. Natomiast materiał użyty tak naprawdę ani nie jest termoaktywny, ani nie ma przewiewności naturalnych tkanin, więc według mnie zapewnili sobie w ten sposób taką sytuację lose-lose. Koszul ani nie polecam, ani ich jakoś nie dyskredytuję, musicie sami podjąć decyzję, czy coś takiego wam odpowiada. Tą koszulę na pewno zatrzymam sobie na dłużej i będę jej używać na co dzień, bo jest ładna, jest wygodna, nie odczuwam w niej jakiejś dyskomfortu, przechodziłem w niej cały dzień po kilkanaście godzin i była ok. Natomiast jeżeli chodzi o tą MBDU, może na jakiś bardzo, bardzo chłodny dzień na strzelnicy, może zdałaby egzamin. Zobaczymy. Także tyle. Dzięki. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Hej.